Cześć, jestem Marcin i witam was w kolejnym odcinku na kanale. To jest Danganronpa V3 Killing Harmony i... No kto by się nie ucieszył na taki widok, no... Maki, która poddusza Kokichiego, no to jest coś pięknego. No naprawdę, ja bym zrobił to samo, nie? Czekałem, aż ktoś to zrobi. To jest w ogóle końcówka tego, co było wcześniej, nie? Kto nie widział, nie? Ostatnio była kasowa rozprawa, była egzekucja, mordercy. Kto nie widział, niech koniecznie sprawdzi, bo tutaj Kokichi powiedział, że zna prawdziwą tożsamość Maki. I powiedział, że ona nas wszystkich okłamuje. I właśnie na te słowa ona się zdenerwowała, czyli ona naprawdę nie chce, żeby ktoś wiedział, kim naprawdę jest. Co jest... no, interesujące. To jest bardzo interesujący moment. Czy ty byś naprawdę zabiła mnie tak przed wszystkimi? Ej, Maki, co się odpierdala? No, wygląda na to, że po prostu mogłabyś mi złamać kark. Ale to nie w twoim stylu. Ty wolałabyś zabijać w cieniu. O, czyż nie mam racji, pani ostateczny asasynie? Czyli wydało się. Dobra, żeby nie było, ja już o tym wiedziałem, dostałem taki spoiler, ale nic nie mówiłem, specjalnie nic nie mówiłem dla osób, którzy nie wiedzieli, żeby nie psuć zabawy. I on to powiedział, zdradził jej prawdziwą tożsamość. Yikes. Czyli wiemy, dlaczego nas nie chciała wpuścić do pokoju. Znaczy, ja to już wiedziałem, nie? Ale wiecie, nic nie mówiłem specjalnie, żebyście wy się lepiej bawili, nie? Bo wiadomo, no... To, że ja się najadłem spoilerów, nie znaczy, że muszę spoilerować to komuś innemu. No. Dobra, zapiszmy ładnie. To była super końcówka, naprawdę. Nieźle. Naprawdę nieźle. Ostatnio się dowiedzieliśmy coś o Kirumi. Teraz o Maki. Teraz jakiś koniec świata. O co tu chodzi? Dobra, też meteorytów, ale... No, to wygląda na koniec świata. Dobra, to nie jest żaden film. Powtarzam, to nie jest żaden film. To jest na żywo. Niezmontowany film. To jest prawdziwe. Niebo nam się zapada. Dobra, rząd tam ogłosił jakieś, no, kwarantannę i tam dalej, no, ogólnie jest ciulato, nie? No, ludzie powinni pozostać w skronach. No. O, czyli chyba pan dziennikarz chyba dostał
z jednego meteorytu. I will have order! Dla tych, co no, kojarzą mnie, nawiązanie do Genshina. Dobra. Wszyscy weszli do labu od Maki. Jest! Co to jest do chuja? Czy to jest jakaś zbrojownia? Widzisz, że to nie jest ostateczna opiekunka dla dzieci. Jest ostatecznym asasynem. Ostateczny asasin. Czy dowiedziałeś się z tego z motywu? No właśnie, Monokuma przecież mówił wszystkie talenty, co nie? Na początku filmu, więc stąd pewnie wie, z motywu. Okej. Okay. Czyli widział te motywy. No, jest ostatecznym asasynem. Dobra. Po samej reakcji w sumie dało się no, zaczaić, że coś jest nie tak. Że on faktycznie nie kłamie, bo Maki się tak zdenerwowała. Dlaczego kłamała o tym ostatecznej opiekuńce dla dzieci? To jest good point, nie? Bo asasyni się ukrywają, by zabijać. Jeśli ktoś wie, że jest asasynem, w sensie, jeśli ktoś wie, że ty jesteś asasynem, to będzie ci ciężej kogoś zabić. W sensie tą osobę, która wie o tym, bo ta osoba wtedy będzie wiecznie na baczności. Więc to ma sens. Czyli planowała nas zabić, dlatego okrywała swoją tożsamość? W takim razie dlaczego jeszcze nikogo nie zabiła? Miała tyle możliwości. Jezus, roboty nie byłyby w stanie zrozumieć ludzkich emocji. Ma samotną dziewczęce serce, co? Zostaw Kibo. Proszę, daj mi dane. Wciąż zbieram dane na ten temat. Dobra. Mogę się tak rozejrzeć po tym pokoju, bo ja widzę dużo ciekawych rzeczy. W zasadzie to jest niebezpieczne, że ten pokój jest otwarty. Tu jest tyle broni. Ale nie wierzę, że w Danganronpa ktoś faktycznie weźmie jakąś broń palną, piłę czy cokolwiek. Bo to by było zbyt oczywiste zabójstwo, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem. Aha, że próbowała nas od tylca, tak? Z zaskoczenia. Atua, jej, Atua jest po naszej stronie. Zawsze jakaś pomoc. Wow! Don't worry about it.
Dobra. Pozostawcie Maki i mnie. Ściągnę z niej tą maskę. Mój Boże, ostateczny asasin. Kaito, nie rób nic głupiego. Okay. Mi się wydaje, że Maki go trochę polubiła jednak po tym, że Kaito ją bronił na rozprawie. Tak, pozostaje w mnie wszystko Kaito. I on to mówi specjalnie, jakby oczekiwał tego, że Maki go zabije i że i będzie po Kaito, że będzie spokój z nim. Gonta, powinieneś się powstrzymać. Nic nigdy się nie dzieje, jak próbujesz nic dobrego się nie dzieje, jak próbujesz pomagać. sorry. Gonta, jako... Jak ci mówiłem, mężczyzna nie powinien tak łatwo przepraszać. Okej. Nie potrzebuję waszych reakcji zazwyczaj. No, które macie zazwyczaj. Monokuma, no przed chwilą mówił, że nie potrzebuje tych reakcji. Wszyscy chowajcie się za Gontą. Obronię was wszystkich. No, przed chwilą powiedziałem, że nie potrzebuję waszych zwyczajnych reakcji. Aha, dobra. Już jesteśmy po klasowej rozprawie. To znaczy, że otrzymujecie nagrodę. No. Przygotowałem dla was wszystkich przepiękną nagrodę. Kolejny motyw. To by było okropne. Cóż, moich małych, słodkich kapsów nie ma. Kapsów, kurwa, kapsli. To dziwne. A nie, są jednak. Są kapsy, chodźcie. Teraz już trójka. Dobra. Powstanie śni, niedźwiedziu. Cóż, wreszcie przyszli. Jej, są taki, tacy uroczy dzisiaj. Wow, jesteście naprawdę tacy uroczy. No dobra, do czego dążysz, gościu? Moje dzieci są takie urocze. Aż mi się robi łyso. Dosłownie. Łysą mu się zrobiło. Czy on właściwie złysiał? Co jest? O co chodzi? To jest obrzydliwe. Zimno mi, bardzo zimno. Ej, Monokuma. Ej, o co chodzi z tym sprite'em? Co jest? One. Nie no, nie miałem się powstrzymać. Okej, coś nie tak? Ojcze, nie jesteśmy twoimi sługami. Nie damy się już używać, czy używać, no, nie będziesz nam rozkazywać. Co? Od teraz będziesz na nas mówić The Shots. Gwiazdy, co? To dobry żart, bardzo śmieszny. Możecie mi pokazać, gdzie jest ukryta kamera? Co? Ojcze, jesteś za stary na to.
Robiłeś to już naprawdę przez długi czas. Zostałeś przewidywalny. Ej, dlaczego oni chcą go wygryźć? Z gry. Monokuma jest super, no, zostawcie go. Jest teraz era monokapsulów. Wypad ze starym i niech nowy wchodzi. Co? Co? Ale co z tymi starymi fanami, którzy... Ty po prostu byłeś. Byłem, co? Dobra robota, wasza dwójka. Zapamiętaliście scenariusz perfekcyjnie. Dobra, oni to mieli zapisane gdzieś. Jak możecie tak traktować swojego ojca? Myślicie, że wybaczę wam takie zachowanie? Co jest to? Czy ty coś powiedziałeś? Oni mają te machiny przecież. O nie, Monokuma się boi. Czy zapomniałeś, ojcze? Tylko my nie może. Tylko my możemy sterować Exisals tymi robotami. Naprawdę? Jak mogłeś o tym zapomnieć? Dzięki, ojcze, ale Akademia jest teraz pod naszą kontrolą. Więc odejdź, ojcze. Ja pierd... Nie. Czyli mówicie, że... Wait, ja nie mogę w to uwierzyć, że... Traktowanie was jak mojej... moją... własność... było złe? To było okropnie złe. Nie, 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 nie. Nie, 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 niemożliwe. Jak złysiał. Znowu wyłysiał. Wygląda na to, że został, że doznał takiego szoku, że aż mu się łyso zrobiło, dosłownie. Teraz na dobre. Teraz my jesteśmy nowymi dyrektorami. Okej. Mamy dla was wszystkich przepiękne nagrody. Spójrzmy, jakie nagrody tym razem. Jej, więcej pokoi, tak, więcej kluczy. Dobra, złoty młotek, jakiś magiczny klucz i ninja scroll. To wiem, gdzie to jest. Magiczny klucz, bo tam są te drzwi obok pokoju Maki. Takie pikselowe, to jest pikselowy klucz, więc to pewnie pasuje. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy z wami pracować. Miejmy nadzieję, że wszyscy się dogadamy. Okej. Miałem wrażenie, że dostaniemy więcej śmieci. No, cóż, więcej śmieci. To są prezenty, jakby klucze. I w taki sposób odblokujemy więcej nowych miejsc. Więc nie wiem, moim zdaniem nawet git prezenty. Co za... To było robofobiczne. Co on powiedział?
Halo, ty nie wiesz, że żyjemy akurat w takich czasach, że nie możesz być robofobikiem. Nie możesz, bo cię na Twitterze zjadą. żadnych kłótni. Wszyscy muszą się dogadać. Z tymi nagrodami możecie zwiedzić nowe pomieszczenia. I ukryliśmy kolejne światło wspomnień gdzieś w tamtych nowych miejscach, okej. Miejmy nadzieję, że wszyscy się do siebie zbliżycie, zdobywając wasze wspomnienia. Okej. Monokuma też idzie, czy tak zostanie? Zbierdzielone kapsy. Monokuma był o wiele lepszy. Ej, plus jeden. Akurat ma rację. Ja pierdzielę. Więc co? Co teraz zrobimy? Dobra, mamy wyjść i szukać nowych miejsc. To nie jest trudne do zrozumienia. Nowe miejsca! To może być zabawne. Więcej tych będzie. Więcej research labów. Ciekawe, jakie teraz będą. Bo na pewno nie mieliśmy wszystkich, co nie? Zajmiemy się tą morderczynią dziewczyną później. Ja bym się jeszcze rozejrzał, nie? Tak osobiście po tym pokoju. Dobra. Gonta was obroni. Jak zwykle, Monokuma się nie odzywa. On tu dalej jest. Dobra. On pewnie czeka na Maki, żeby z nią porozmawiać. Maki wygląda naprawdę zdenerwowano. Naprawdę nie mogę zrozumieć, że jest ostatecznym asasynem. No cóż, wygląda czasami jak przerażający asasin. Czasami naprawdę się tak zachowuje. No, nieważne, pozostaw ją mnie, ja się tym wszystkim zajmę. O nią poderwie i ona będzie... ona będzie jak jego pies po prostu. Ona będzie wytresowana. No, wiadomo, każdy asasin jest do wytresowania. Jak wilki, no. Myślicie, że co? Że jak powstały psy? No ktoś kiedyś musiał oswoić wilka. Z Maki jest pewnie tak samo. Okej, okay, z nim raczej nic nie zrobimy. Spójrzmy na to, co my tutaj mamy. Różne bronie. Jeb, kurna. Mamy tu coś jeszcze? No to też bronie. Broń palna. Naprawdę nie mogę wierzyć, że Monokuma dał naprawdę prawdziwe bronie. Jeśli te bronie są prawdziwe, jakby Kirumi tutaj była. gościu, on sobie już wyobraża. To by był rozpierdziel. Ale ona tu ma strzelnicę. To jest tak zarąbisty pokój. Nie powiecie mi, że to nie jest zarąbisty research lab. No nawet jeśli nie chcesz nikogo zabić. Nieważne, że tu są jakieś przeróżne noże, młotki, bronie palne. Ale jest strzelnica. No to... Przychodzisz na strzelnicę,
bierzesz sobie jakąś random broń, no i sobie postrzelasz, nie? Patrzcie, tam się ruszają te tarcze. No zajebiście. I tu co, mnie ciekawi ta czerwona kurtka, co to jest. Czy to jest od Maki, jej przebranie asasyna, czy coś? Jakby jest czerwone, więc to by pasowało do niej. Siema, Angie. Jej, mamy nowe miejsca do eksplorowania. Będzie taka zabawa. No, Atula zawsze na nas patrzy. Oczywiście. Angie się staje coraz bardziej creepy. A nie tak jak wszyscy przypadkiem. Się wszyscy. Większość. Niektórzy się robią bardziej mili. Dobra. Gonta i ty te robaki, dobra. Tu nie będzie robaków. Idź do swojego pokoju. Idź Gonta do pokoju. Tam robaków nie brakuje. Co mówi? Za dużo się dzieje naraz. To po prostu za dużo dla mnie. No właśnie, cała sprawa z Ryomą to był dla mnie szok. Później odkryliśmy to z Kirumi i z państwem, a teraz jeszcze Maki jako assassin. Average citizen, zwyczajna kurna, jak to powiedzieć teraz, żeby to miało sens. Powiedzmy uczennica, licealistka, w sumie oni są w tym wieku, zwyczajna licealistka jak ja nie jest w stanie tyle wytrzymać. Nie jestem pewny, czy ostateczna cosplayerka powinna się określać słowem zwyczajna, ale jestem szczęśliwa, że jestem taka zwyczajna. Gdyby miała tyle motywacji do życia jak Kirumi, albo jakbym w ogóle nie miała tak jak Ryoma, a że po prostu pewnie by się załamała i siedziała w kącie. To, co Kirumi i Ryoma zrobili, było naprawdę naprawdę złe. Naprawdę to był błąd z ich strony. No cóż. Umieranie w takim miejscu nie jest fajne, ale co zrobisz? Już tego nie cofniesz. Co? Każdy ten. Kirumi też była. Miała w sobie piękno. O co ci chodzi, gościu? Dlaczego on się podnieca tym zabójstwem od Kirumi? O co chodzi? Okej, ty mnie teraz trochę niepokoisz, gościu. Nigdy nie widziałem tak pięknego człowieka wcześniej. Okej, to brzmi jak początek shipów. Okej. Nie miałem pojęcia, o czym Kio właściwie gada. Ale też miałem ostatnie słowa Kirumi
w głowie. Okej, tymczasem ja nie pamiętam, co ona tam gadała, ale dobra. Otwórzmy to. Patrzcie, jakie fajne. I co tam będzie? Jak się rozpikselowało. Okej. To wygląda na fajne miejsce. Drzwi się rozsypały. Tak po prostu. Dobra, gościu. Gościu, spokojnie. O, schody! Na czwarte piętro. Dobra, ja nie wiem, czy ja mam tam wchodzić. Czy co? Dobra, wejdźmy tam. Dobra, Gonta, chodź z nami, nas obronisz czy coś. Pewnie tam nic groźnego nie będzie. Ale... nie wiem. Mamy tam jeszcze... no raczej tak, no. Nie wiem. Gdzie indziej mamy iść? Chociaż pewnie na górze nie będzie przejść. Atmosfera jest tu dziwna. O co tu chodzi? Aha, znowu wy. Co? Brutalne morderstwo tu miało miejsce. Przestańcie. Jak słyszę takie straszne historie, nie będę w stanie stać sama do łazienki. O nie, najgorzej. O nie. O nie. To było okropne. Dobra, ej, a bo to miejsce jest faktycznie jakieś takie, nie wiem, dziwne. Spierdzielone tu wszystko jest. O co tu chodzi? To są drzwi? Okna? Nie wiem. Ej, bo tu są... ej, ja faktycznie tych drzwi nie widziałem, nie? Ja muszę na mapę... ej, ja widziałem przed chwilę ducha tego... przez chwilę widziałem tego... ducha tego niebieskiego. Ej, co, ja go miałem kliknąć przypadkiem? Czy on się dolicza jako znaleziony Monokuma? Mamy tu świeczkę. Co prawda. Okej. Druga świeczka. Tego nie można kliknąć? Nie, to można. Ej, może tak wyjdziemy i wyjdziemy z powrotem? Wygląda to, że nie ma tutaj nic ciekawego w tym pokoju. Tylko pusty pokój. Dziwne to jest. Czego po prostu pusty pokój dostaliśmy? Co? Dobra, to jest dziwne. To jest dziwne pomieszczenie. Wait, jak stąd wyjdę? Czy tu będzie ten niebieski? Nie, teraz go nie ma. Dlaczego jest takie coś? To wygląda jak przejście. Dobra, wait. Kliknę. Tu jest. Patrzcie, ale nie mogę go kliknąć. Nie mogę z nim nic zrobić. Dziwne to jest, naprawdę dziwne. Jak wchodzę do tego pokoju, widzę ducha tego
niebieskiego, który umarł najpierw, a tu, czyli tu będzie ten kolejny, ten żółty. Nie, teraz nie widziałem nic. Wait, widzę czerwone. Ej, nie mogę z tym nic zrobić. Są jakieś te... Lepiej to sprawdzić, czy to wszystko jest podobne do siebie, że to wszystko jest takie same, czy są jakieś różnice. Nie no, nic ciekawego tutaj nie ma. Przynajmniej ja nic nie widzę. Zaciekawił mnie tylko ten duch. A tak? Nie wiem. Powalone to jest, że takie pomieszczenie nam dali. Opa, tu jest ten duch tego żółtego. Był. Okej. Ej, dziwne to jest. Naprawdę dziwne. Dobra, sprawdzę te świeczki. Tu to. Nie wiem, no ni dalej nic nie znalazłem. Nie ma nic ciekawego. Ale te duchy, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy jakiś easter egg. Nie no, powinno to mieć znaczenie, co nie? Powinno. Tak to przynajmniej wygląda. Siema, wy tam stoicie. Tam się jeszcze nie ruszam. Wait, bo tu jest wejście z jednej strony, a tu jest wejście z drugiej strony. A tu się dzieją porąbane rzeczy dalej. Więc... Wait, czy tu są tu są ludzie wymalowani. Wait. To jak te... Malowidła. Takie... Robi jaskiniowców. Wait. O co tu chodzi? Albo to są po prostu cienie. Tak jak wiecie, jak bomba atomowa dupnie, to pozostają... No dobra, może nie tylko... ale taki przykład, nie? Że jak ludzi wyparuje, to pozostaje taki ślad, taki cień tak jakby tej osoby. Może to jest coś w tym stylu. Jezus! Co to jest? To jest jego research lab. Okej. Okay. Wygląda nawet całkiem git, nie? Tak w stylu takim, nie wiem, czy starochińskim, czy starojapońskim. Już do końca nie wiem, nie rozróżniam aż tak bardzo. Powiedziałbym, że chyba starochiński. Chociaż są tu maski jakieś takie. Nie, bardziej mi to wygląda na starochiński, wam powiem szczerze. Chociaż jest też taki... Jest też taka maska lisa i jest katana, więc już nie jestem już tak pewny. Nie jestem tego pewny, co to jest. Na co patrzę. Ale wygląda to ciekawie. Złoty miecz. To mi się kojarzy z pierwszym chapterem Danganronpa 1. Jeszcze jak ten miecz będzie pozostawiać ślady. Jest bardzo... O, Kokichi przyszedł. Za super katana. Spadaj. Nie dotykaj tego bez... no, weź się nie martw, będę ostrożny.
Czy bym cię okłamał? On by wszystkich okłamał. Okej, okay, no to jest naprawdę już... To jest relik, no właśnie. To jest ekstremalnie przepiękny relik. On się spocił, ale się stresuje, że on to zepsuje. Musisz to traktować z wielką ostrożnością. Albo... cię rozerwę. Dobra, odłóż to lepiej. O, moje ręce się... Mówiłem. Moje ręce się całe kleją. Złoto się tak bardzo przykleja. Jest, to jest bardzo stare złoto. Bardzo stary miecz. No, czyli złoto bardzo łatwo się z tego odkleja. Z tego po prostu schodzi. Proszę, nie dotykaj tego bez pozwolenia. To wszystko przepiękne relikty. Jeśli to zrobisz, to cię rozerwę. Okej. Okay. Dobra, nie musisz mnie tak straszyć. Trzeba. Ciebie akurat trzeba. No cóż, ale jak mówiłem, miesz jak z Danganronpa 1 pierwszego chaptera. Też taki był. Ten co Makoto miał w pokoju. Okej, co tutaj znaleźliśmy właściwie? Książka. Jakie cudowne. Czy to naprawdę prawdziwe? Co to jest za książka? To jest naprawdę przepiękny dokument. Cage Dog Village. Mówiono, że zostało zniszczone bardzo dawno temu. Caged Dog Village. Co? Aha, czyli jedna dziewczyna, która przeżyła tą katastrofę, no, po prostu ryzykowała życie, żeby to napisać. Czyli ona to wszystko pisała ręcznie. Ta cała książka została ręcznie napisana. To nie jest takie jak teraz. Kupimy książkę w Empiku i to jest no, wydrukowane, napisane w komputerze. To jest wszystko napisane ręcznie. Tak jak Biblię pisali. To jest przepiękny artefakt. Ja pierdolę. Czyli jest bardzo... wartościowe. Ale faktycznie ciekawe rzeczy tu ma. No. Znaczy... Nie wiem, no... Wygląda to na coś ciekawego. A czy... Nie wiem, czy... To co tam jest zawarte w tej książce, co, czy to by mnie zaciekawiło, to ja nie wiem. Ale sam fakt tak starych rzeczy, że tyle czasu faktycznie przeżyły, to jest ciekawe. On tu ma jeszcze coś ciekawego? Chyba nie. Chociaż... A nie, tam z tyłu to są drzwi. I tu są drzwi. O, jeszcze jest tu jakiś... Niedźwiedź. Nie, to jest pies. Drewniany. Statua psa, czyli to jest jakoś powiązane z tą książką? Eee,
Okej. On jest właściwie... On jest tak podniecony, że nawet nie słucha tego, co się do niego mówi. Przy okazji Shuichi. Chciałbyś usłyszeć... Dread, kurna, co to... Aha, The Cage Dog Village Document. A, czyli to było... Aha, no, no jak mówiłem, czyli... ten posąg. Posąg tego drewnianego psa, on jest faktycznie powiązany z tą książką. Z tą historią. Okej. Nie, dziękuję. Ja się w to nie wgłębiam. Możesz się w to wgłębić w wolnym czasie. Mi możesz dać spokój. Ja tam wolę, nie wiem, dalej zwiedzać nowe miejsca. No. Nie, no daj mi spokój, gościu. Rozmawiać z tym. Nie wiesz co, daj spokój. Mogę wyjść, bo tak trochę dziwny się ten koleś zrobił. Tak. Z momentu na moment. Zdaje się być coraz bardziej dziwny. Więc może go zostawmy. Zwiedzmy ten korytarz. Kurwa, co to jest? Tu jest jakiś kurnik, czy co to kurna jest? Nie wiem. Tu jest pokój. Mogę tu wejść? Nie mogę tu wejść do środka. Przynajmniej nie teraz. A tutaj coś... Tu coś leży na tej podłodze. W sensie tu jakby powinno być też taki... Ten... Nie wiem, dziwnie to wygląda. Ten głowę stracił. O co chodzi? I to jest creepy. A tu jest... Mam wrażenie, że to jest pokój od Angie. Zaraz się przekonamy. No, kolorowo jest. To mi się kojarzy z sztuką. Puk-puk? Jest zamknięte. Ej. Szarpał za drzwi, ale jest zamknięte. Wygląda to, że nie możemy wejść. Ale dlaczego jest zamknięte? Wszystkie inne laby zostały otwarte. Aha, tam też było zamknięte. Ale osobiście pójdę sprawdzić, bo ty mnie możesz okłamywać. Mam sekretną technikę. I co? Aha, przyszła Angie. Mogę wam pomóc? Angie, też tu byłaś? Dziwnie się tutaj rozmawia, możemy już wejść do środka? Chodźcie, proszę. A czyli ona była w środku i od środka zamknęła, tak? Wow.
Ale dużo tuszu tutaj jest. No dobra. Fajnie. To wygląda jak faktycznie pracownia artystyczna. No tak, to jest jej research lab. Siema, miśki, znowu wy. Co macie do powiedzenia? Odpowie wam z moim przepięknym głosem. Czekaj chwilę. Wcale nie zadał pytania. Co? Nie. O co chodzi? Ale faktycznie, nie zadałem żadnego pytania. Na co ona chce odpowiadać? Czekaj, monodam, wcale się nie kłóciliśmy. My się tylko wygłupiamy, bo jesteśmy przyjaciółmi. Jest w porządku. Tak długo jak się dogadujecie. Oj, oj, on bardzo nie lubi, jak to się nie dogadują misiaki. On tego bardzo nie lubi. Więc o co chodzi z tym kluczem? Okej, okay. Czyli ona potrzebuje samotności. A tu jest zbyt nieśmiały, żeby malować i tworzyć przy ludziach. Ja pierdolę, nie wierzę. Ale to jest przeciwieństwo. Bez kitu, to jest dokładne przeciwieństwo. Więc no, dlatego potrzebuję klucz do tego pokoju. Czyli monokapsy wiedziały. Dobra. Skąd wiedzieliście? Wiem o was wszystkich. Wiem o was wszystko, wy. Kurwie. Dlaczego oni wyzywa? Co? Bo chcemy być waszymi przyjaciółmi. Aha. Zacznijmy od tego, żebyś nas nie wyzywał. Nie chcę się z tobą przyjaźnić. Interesował mnie tylko Monokuma. Nie chcę się zaprzyjaźnić z jakimiś podróbkami. Uff. Dlaczego miałbyś tak coś mówić? Dlaczego mnie nienawidzisz? Nie wybaczę żadnemu, kto nie chce się ze mną dogadać. Okej. Okej. Więc tu jest. Jedyny klucz do tego pokoju. Nie zgubcie go, fajnie. Dobra, klucz. Oczywiście, non. Co? Zjadł go. Ej. No nie gadaj, że on go zjadł. Co? Ktoś mógłby użyć tego klucza do zabójstwa. Bo klucze są tajemnicze. Jeśli coś złego by się stało, byłoby za późno. Chcę, żeby wszyscy się dogadywali. Aha. Czyli zjadł klucz, dobra. Żeby nikt tutaj nikogo nie zamknął i nie zabił. Nie wiem, czy zrobił dobrze, czy zrobił źle.
Zależy, jak na to patrzeć. Dobra, nara. Wygląda na to, że jednak nie dostaniemy tego klucza. Co do ciula. Dobra. Czyli będzie mogła się zamykać od środka, ale nie od zewnątrz? Nie wiem do końca, jak to będzie działać, ale dobra. Teraz znowu o tym Atua. Póki jest komfortowo, jest dobrze, ale... No, Monokuma faktycznie się zatroszczył o to, żeby każdy miał nie dość, że swój pokój, to jeszcze swój, taki też niby pokój, ale taki specjalny dla swoich umiejętności, czyli Research Lab tak zwany. Dobra, nie wiem, rozejrzmy się tutaj. Tu mamy kartony jakieś. To są kartony? Nie. Okej, to jest chyba do rzeźby, a nie jestem pewny. Dobra, i tam mamy jeszcze, to jest, nie, bo tu było wyjście, chyba, tu było wyjście, a tam jest jeszcze jeden pokój, czy ja w ogóle, ja się nie rozglądam za Monokumą aż tak bardzo, a może gdzieś być ukryty, ale naprawdę nie widzę tutaj nigdzie, więc na razie to zostawmy i... Spójrzmy coś w tamtym pokoju. Okej. Czy tam mamy takie zamknięcie? Aha. Okej, czyli klucz był od tego, żeby od zewnątrz zamknąć drzwi. Ale od wewnątrz można, bo jest to takie przesuwane. Czyli... Czyli w sumie git. Andrzej może sobie pracować jak jest w środku i nikt jej nie będzie przeszkadzać. Jak potrzebuje samotności, to sam może tutaj być. I przy okazji, no nikt jej nie zamknie tam w środku. Albo ona nikogo nie zamknie. To też może też działać w inny sposób, nie? Dobra. Ej, czy to były drzwi wejściowe? Wciąż nie znaleźliśmy żadnego światła ze wspomnieniami. Muszę obczaić inne miejsca. No cóż. A to by wychodziło. A nie, bo to tak wygląda. Dobra, czyli... Pokój od Angie ma wejście z dwóch stron. Myślę, że to jest specjalnie tak zrobione. Myślę, że to na pewno będzie mieć znaczenie. Bo jak pokój jakiś ma wejście z dwóch stron, to na pewno to będzie jakoś wykorzystane, że o, ktoś tam ten... później wszedł se z drugiej strony. Ten pokój też ma wejście z dwóch stron, więc to na tej samej zasadzie może działać. Siema, wy se pooglądaliście? Nie wiem, ja idę na dół.
Bo trzeba jeszcze zobaczyć, co my tam jeszcze mamy. Dobra, nie wiem, jak coś znajdę, to się zobaczymy. Okej. Co tu się wydarzyło? Chimiko i Tenko tu stoją. Coś tu się staje coraz bardziej piękne. Tak jak ja. Co? Wkurzyłeś Chimiko. Ktoś jak ty by o tym nie wiedział, ale Chimiko jest naprawdę zła. Nie, po prostu się rumienie. Z twojego własnego komplementu? Co? Okej, nie będę wnikać. Okej, poszli sobie. Więc gdzie ja mam teraz iść? Bo tutaj coś się właśnie zdarzyło. Nie mogę tam wejść. Nie mogę. A mam tu takie chińskie coś, nie? Więc może bym to gdzieś tutaj włożył. Tu? Nie. To nie ma sensu, żeby to tu gdzieś wkładać. Ej, a może tu? Bo ta była maska jakaś. Tu była taka maska. No nie, mów, no znowu Tenko. Ej, znowu Chimiko. Okej, oni tu chyba wpadli na ten sam pomysł, co ja. Muszę ci coś powiedzieć. Okay. Dobrze zgadłeś sztuczkę podwodną, ale ja jej nie używałam. Ja używałam magii, to była magia, dobra, rozumiesz? Dobra, wszystko jasne. Wciąż nie odpuszcza, co? No, nic nie zrobisz, Chimiko, że tam ktoś musiał wykorzystać twoje przedstawienie, żeby inną osobę zabić. No, nic nie zrobisz. Dobra, bo tu jest tam maska i to mi pasuje właśnie do niej. Tak jak myślałem. I co tu się dzieje? Witajcie. Okej. Aż się ten zrobił. Ścieżka się zrobiła normalnie. Wysunęła się z podłogi. Jak zresztą cały dom się wysunął z podłogi. Nieźle. Mam nadzieję, że tam sprzedają dobre jedzenie. Ja nie wiem, czy to jest sklep. W sensie sklep, no. Restauracja chińska. Nie wiem. Czy to jest Research Lab? Aha, Aikido Master Research Lab. Jestem pewna, dobra. Czyli to jest jej Research Lab. Co za pech. Chciałem też spojrzeć do środka. Dobra. No to wchodzimy. What? Co jest? To jest jak ta trenownia, jak ta sala treningowa w Kung Fu Panda.
Normalnie prawie jeden na jeden to samo. O, nieźle. Trzeba tu wszystko ładnie obczaić. Wielki drewniany wąsacz sobie stoi. Co jeszcze? Tu jakieś głupie belki. Nie wiem co tu jest. Pilar. Ja tu nie widzę nic takiego ciekawego w zasadzie. Nie wiem, no trochę tych takich, ten jest w powietrzu. Tych, jak to się nazywa, no drewniane takie belki dziwne, nie? Ale tak poza tym, nie wiem. To jest mój research lab, tych chuju. Czemu jesteś taka wściekła? Nie mogę powstrzymać swoich emocji, jestem taka podekscytowana. Oha, dobra, ma taki emocjonalny roller coaster. Ten, po prostu przeciwieństwo Himiko. Himiko jest wiecznie taka. Naprawdę, ona jak mówi, to nie wiem, ona jakby dopiero co się obudziła, nie? Ej, kurwa. No dobra, jesteś tam mistrzynią Aikido czy coś tam, nie? Ale nie musisz mi pokazywać tego. Ja ci wierzę na słowo. Co to miało być? Dlaczego będą rzucałaś? Neo Aikido to jest naprawdę poważna sztuka walki. Dobra, odwal się ode mnie, kobieto, ty jesteś jakaś nienormalna. Tylko żartuję. Fajny żart. I ja, wiesz co, chyba sobie wolę pogadać z Himiko. Okej. No, japońska sztuka walki. No, Aikido. Ćwicz z nami? Oj, przecież ona się połamie. Nie, no nie. Połamiesz ją. No nie. Czemu ona musi wszystkimi rzucać? Ty jesteś normalna kobieto, bo mi się nie wydaje mi się. Zostaw nas, proszę, zostaw. Himiko, chodź, uciekamy stąd. Himiko, chodź, spierdzielamy stąd. To nie jest... to nie jest fajne miejsce. Ja stąd wychodzę. Chociaż, bo tu jeszcze jest ta podłoga do obczajenia, faktycznie, podłoga, patrzcie, jakie kurna kafelki, czy co to kurwa jest, kurwa, zajebiste. Dobra, wychodzimy stąd. Nie wiem, fajnie tu wygląda, ale to jest jej pokój, to jest jej pokój, to mi wystarczy. Ej, Miu tam jest. Siema. Ale się szybko stepłem z jej strony. O co chodzi? Nie możesz się powstrzymać? Jest za wcześnie. Jestem gotowy na to. O czym wy gadacie? Okej. Ale Miu, nie powinniśmy... Co? Chodź ze mną. Zrobimy to razem. Hol!
wait, what? Miu go zabrała... Miu zabrała Kibo za ręce. Co to no, kurna było? To chyba coś, czego nie powinien był widzieć. Jako detektyw czuję się zobowiązany, by to sprawdzić. Dalej, Shuichi. Let's go. Czy ja faktycznie mogę to... Okej. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje w tym odcinku? Czy ona go chce naładować? Fajnie go naładuje. Twoje ciało jest naprawdę niesamowite, nigdy takiego nie widziałem. Z robotem, nie? Taki praktycznie jedyny w tej okolicy. Okej. Ostrożnie, bo go popsujesz. Na pewno wiesz, co robisz, nie? Aha. Co tu się dzieje? Tymczasem Shuichi w drzwiach, który podgląda. Nie. Zamknąłem drzwi, nie mówiąc ani słowa. Okej. To wszystko. Okej. Dobra, idziemy dalej. Zobaczyłem to, co chciałem zobaczyć. Wiecie, detektyw musi zbierać wszystkie informacje na każdy temat, dosłownie. Więc to było bardzo istotne. Bardzo istotna informacja. Naprawdę, nie wiem, co bym bez niej zrobił. Na pewno mi się przyda w kolejnym śledztwie. 100%. Jestem tego prawie że pewny. Dobra, ej, bo ja tutaj faktycznie sobie idę i ja nie wiem, gdzie ja idę. Gdzie ja teraz w zasadzie miałem iść? Spójrzmy. Kaito jest w pokoju Maki. Dobra, oni są tu. Oni są tu, to wiemy. Maki nie wiadomo, gdzie jest. Okej. Dobra, do nich mogę jeszcze sprawdzić coś. Dobra, to wygląda na to, że mógłbym iść jeszcze do nich. Dobra, to idziemy na trzecie piętro. Wejdziemy do nich na górę, bo tam nam faktycznie pokazuje, że coś tam jeszcze jest do zrobienia. Ja nie mam naprawdę pomysłu, gdzie ten. A tak fajnie się zapowiadało, że tutaj jest tak pikselowo, fajnie. I myślę, że nie wiem, że więcej pokoi będzie takich pikselowych, że będzie jakiś większy korytarz pikselowy, wchodzimy na górę, a tam nie wiem, rozpierdziel jakiś dziwny. To jest, nie wiem, dziwne. Monokuma się pojawił. Co jest z nim nie tak? Co ty tu robisz? Okej. Spojrzał i się spojrzał i se poszedł. Chyba chcę za nim.
Chcę, żebym za nim szedł. Ale gdzie? Gdzie za nim szedł? Jak tu niczego nie ma. Dobra, Sumugi, widziałaś coś? Monokuma coś mówił? No, atmosferę tutaj naprawdę mają niepokojącą. Trzeba przyznać. Academia Gifted Yarvos. Czyli to jest ta akademia, w której się chyba znajdujemy, nie? Akademia utalentowanych klejnotów. My niby jesteśmy tymi klejnotami. To miejsce jest naprawdę straszne. No cóż. Nie wiem, ja bym powiedział, że te historie o tym, że ktoś tutaj umarł, wyglądają mi na prawdziwe i zazwyczaj są prawdziwe. W sensie zazwyczaj. W takich grach są prawdziwe. Nie wiem, pamiętamy na przykład w pierwszej części Danganronpa, gdzie był ten pokój rozpierdzielony. Tam niby doszło do masakry. I faktycznie tam doszło do masakry. Kto widział anime, ten wie, że masakra to tam była niezła. No, niezła akcja tam jednak była. Monokuma tu jest. Siema. Siema. Dobra, klikniemy go. A chcę, żebym wszedł do tego pokoju chyba. Albo obraz chodzi. Młotkiem. To nie jest obraz, tylko szkło. I użyję młotek, żeby to rozbić. To ma sens. To faktycznie wyglądało mi. No mówiłem, to mi wygląda na przejście. Na obraz, który pokazuje przejście. I tu powinno być przejście, nie? A to nie był obraz, to było szkło. Dobra, czyli użyłeś młotka. Dzięki, Monokuma. Ja bym błądził. Dobra. W takim razie wejdziemy tu do środka. I... Trochę dziwne, to jest naprawdę dziwne pomieszczenie. Dobra, co to jest? To jest tylko jeden pokój. Co to jest za pokój? Wow, jakieś laboratorium. Ogromna maszyna. Stoi na środku pokoju. Jesteś tutaj, to znaczy, że rozwiązałeś zagadkę obrazu. Doskonała współpraca. Współpraca to tylko Shuichi. Moja zagadka była zbyt trudna tylko dla jednej osoby. No cóż, Monokuma nam pomógł. Tylko ludzie, którzy by się dogadali, mogliby to rozwiązać. Okej. Okay. To po prostu byłoby niemożliwe. Aha. Tak, jesteś pewny? Jakoś Shuichi sam tutaj stoi. Czyli to jest pokój komputerowy. Ale to nie są zwykłe komputery. Aha.
Możesz ich użyć, żeby stworzyć nowy świat. Co? Tak, nowy świat. Możesz to użyć, żeby stworzyć nowy świat. Czekajcie, czy powinienem w ogóle o tym mówić? Już zapomniałem cały plan. Zdecydowanie powiedziałeś zbyt dużo. Wiedziałem, no ale jesteśmy detektywem, już pewnie byśmy to i tak odgadli. Jest tyle osób w tym miejscu, że na pewno ktoś by to odgadnął. Gdy zauważyłeś, że powiedział za dużo, mogłaś mu pomóc, co nie? Więc czemu mu nie pomogłaś? Jesteście przyjaciółmi. Więc dlaczego mu nie pomogłaś? Cóż. Jeśli nie możecie się dogadać, będziecie ukarani. Ty też, mono... O kurde. Umrzecie, on was zabije wszystkich po kolei. Ten zielony jest jakiś nienormalny. On ich wszystkich po kolei ukatrupi. Wszystkich pozabija. Aż tylko on zostanie. Ej, tu jest ta skrzynia. Ej, nice. I to są w sumie jedyne rzeczy, które możemy wejść w interakcję, czyli ogromna maszyna i tamta skrzynia. Nie wiem, czy byśmy powinni to dotykać, czy jakoś wypróbować, ale sprawdźmy skrzynię. Tak, tu pewnie jest światło wspomnień. Dokładnie, jest. Latarka ze wspomnieniami. Wow, naprawdę. Nieźle. O. Spójrzmy, kto tu, kogo my tu mamy. Kokichi, zawsze pierwszy, nie? Znalazłeś światło wspomnień. Dobra, wspaniale, super. Zaraz zawołam wszystkich. I się zbierzemy wszyscy razem. A co gdybym tak samemu se to tak puścił? To by było trochę niemiłe, ale mógłbym tak zrobić. Teoretycznie dla bezpieczeństwa wyszłoby lepiej. Bo tak to byśmy wszyscy, nie wiadomo jakie wspomnienia każdy dostanie. Może ktoś otrzyma wspomnienia o czymś złym. I może ktoś, będzie miał przez to wspomnienia motyw do zabicia. Tak też może być. Dlatego... Naprawdę, no... Powiedziałbym, że nie warto. Nie warto było, kurwa. No dobra, jesteśmy tu na górze. Aha, tu była ostatnia skrzynia. Więc idziemy teraz tak. Gdzie on mówił, że mamy się spotkać? Gdzieś na... Gdzieś ten... Na korytarzu. Ale... Gdzie? Gdzie na korytarzu? Gościu, tu nikogo nie ma. No ja się zastanawiam, gdzie oni... A w dining hall. Dobra. Ja przeczytałem, że...
na korytarzu, a to chodzi o o jadalnię. Kuchnia. Nie, bo tu jest klasa. Wait, bo się zgubiłem przez chwilę. Ta szkoła jest naprawdę porąbana. Się można nieźle pogubić. Dobra, i tu jest jadalnia. Dobra. Jak się pogubiłem. Totalnie w złą stronę sobie poszedłem. Czy mogłem się domyślić, że w kuchni się spotkałem, czy w jadalni. Bo tak zazwyczaj jest, że się spotykamy w jadalni. Nie wiem, czemu o tym nie pomyślałem. Znalazłem światło wspomnień. Tak, to prawda. Widzicie, czyli Kokichi nie kłamał, nie tym razem. Jakie to szokujące. Mówiłem, że nie kłamie. Okej. O, jeszcze Kaito tu nie ma i Maki nie ma. Może se tam rozmawiają jeszcze. Aha, jej nie zaprosił. Dlaczego nie zaprosiłeś Maki? Czy w ogóle wiesz, gdzie ona jest? Hej, Miu i Kibo, widzieliście pokój komputerowy na czwartym piętrze? Pokój komputerowy, mówisz? Mów dalej. Okej, zainteresowana. Tam był naprawdę wielki sprzęt komputerowy na czwartym piętrze. Mogłabyś się później tym zająć? Nie wiem, spojrzeć tam, jak to tam wygląda, co tam się robi. Ty albo Kibo na pewno dacie radę, co? Nie jestem aż takim komputerowcem. Jesteś robotem. Gościu. To jest trochę nieoczekiwane. No, żeby robot tak... Naprawdę? Kibo jest... What is your talent, actually? Co jest w ogóle twoim talentem? Mogę robić naprawdę dużo rzeczy. No, widzieliśmy, nie? On na przykład może nam odtworzyć nagrania głosowe, które mówimy. Bo wszystko, co on słyszy, to się nagrywa i on nam może to odtworzyć. To jest bardzo przydatna umiejętność. Na przykład... innych umiejętności naprawdę nie ma. Keyboys. Kibo nie ma talentów w zasadzie. Jego talentem jest bycie robotem. Tak jakby powiedzieć, że moim talentem jest bycie człowiekiem. W sumie tak to wygląda, ale... No nie bądźcie robofobiczni tutaj. On robi co może. Nie idę po prostu po jakiś komputer. Musicie naprawdę obiecać coś więcej, czyli no, dać mi jakiś większy powód. Caps powiedziały, że jest naprawdę niesamowity ten komputer. Ale powiedz im o tym nowym świecie. Dzięki za czekanie. O, przyszli! Kaito i Maki, czyli jednak rozmawiali, dobrze mówiłem. O, Maki się nazywa. Maki? Dlaczego Maki jest z tobą? Bo mieli się spotkać, nie? I porozmawiać. No cóż, jeśli chodzi o te... światło wspomnień, to wszyscy powinni tu być, co nie? Gdy mówisz wszyscy, naprawdę zaliczasz profesjonalnego zabójcę. No tak, oczywiście. Wychodzę. Wstaję, wychodzę. No kurwa, no. Dopiero co przyszłam, już mnie obwiniają. Kurwa, było was zajebać
pierwszego dnia. 100% tak sobie myśli. Było was wszystkich zajebać pierwszego dnia, gdy miałam okazję. Ja wiedziele. Poczekaj chwilę. O. Dobra, złapał ją. I ją powstrzymał. Przed wyjściem. Czy nie powiedziałeś, że sprawisz, że ściągnie swoją maskę, czy coś? Tak, ona ściągnie swoją maskę jako morderca. Co? Okej. Czy to prawda? Czy naprawdę jesteś ostatecznym asasynem, ostatecznym zabójcą Maki? Czy kogokolwiek wcześniej zabiłaś? Tak. Odpowiedź była chyba jasna, nie? Musiała kiedyś kogoś wcześniej zabić, by stać się asasynem, nie? Nie wiem, jak to miałoby inaczej działać. Dlaczego to ukrywałaś? Czy to nie jest oczywiste? Próbowała nas wszystkich od tylca zabić. A my byśmy nawet nie wiedzieli, bo nie znamy jej prawdziwej tożsamości. To jest pomysł. Nie, jesteście w błędzie. To przez to, że wiedziałam w sumie, jakbyście zareagowali. No, to ma też sens. To ma naprawdę też sens. Nawet jeśli nie chciała nas zabić, to znała, po prostu wiedziała, jak ludzie by zareagowali, jakby powiedziała: hej, siema, ja jestem zabójcą. I ludzie by od razu tak patrzyli krzywo, mieli takie: chyba żartujesz, nie? Nie, nie żartuję. Okej, okay. I już by się oni odsuwali, nie? Już by się zaczynało. No strach. No, zaczęlibyśmy się jej bać. Strach prowadzi do nienawiści. Ktoś chciałby mnie zabić, ponieważ byłby. No, bałby się, że ja bym kogoś zabiła. Nie powiesz, że to nieprawda. O, to jest akurat prawda. Mamy to potwierdzenie w pierwszym chapterze Danganronpa 2. To była dosłownie praktycznie ta sama sytuacja. Teru chciał zabić. No, Teru planował zabójstwo na Nagito, ponieważ dowiedział się o tym, że Nagito chce kogoś zabić. Dlatego Teru chciał najpierw zabić Nagito, żeby Nagito nie mógł zabić nikogo. No. I nie wyszło. I Teru, no. Jednak trzasnął tam kogoś innego. No nie wyszło. Ale faktycznie podobna sytuacja. Zabijesz kogoś, żeby kto inny kogoś innego nie zabił. Miałaś naprawdę smutne życie, Maki. Biedna Maki. Naprawdę przykro za ciebie. Chyba się rozpłaczę. Jest okej. Okay. Ponieważ wszystko, przez co przeszłaś, przez to, przez to, co przeszłaś, ludzkie życie nie ma dla ciebie znaczenia. Czyż nie? Może jest zabójcą, ale nie jest takim, nie jest typem mordercy.
Jeśli naprawdę kogoś zabiła, to nie oznacza, że myśli, że to jest w porządku. Możecie ze mnie zejść. Kaj to puścił ją. Albo ją przez cały czas trzymał, dobra. Wiedziałem, że mi na pewno. No, wiedziałem, że mi nie uwierzycie. Właśnie dlatego zachowałam to jako sekret. Nie chciałam naprawdę takiej sytuacji, jaka jest teraz. Ktoś musiał mnie tutaj przywlec. Czy ty mówisz o mnie? Nieważne. Powiem tak. Nie mam żadnej intencji. Nie chcę nikogo już zabijać. Chyba że chcę najpierw mnie zabić. Okej. Okay. Jak już to powiedziałam, pewnie mi nie wierzycie. Okej. Okay. Czyli będziemy się omijać. Ej, no nie wychodź. Proszę, udawajcie, że mnie w ogóle nie ma. Aha. Maki? No, wygląda na smutną. Zdecydowanie musi być smutna. Może faktycznie widziała nas jako przyjaciół i nic by nam nie zrobiła. Ale przez tego gnoja wszystko tak się potoczyło. Zazwyczaj, jak zawsze zawsze coś spierdoli. A mogłaby nam sama powiedzieć. Mogliśmy się sami o tym dowiedzieć. I byłoby, myślę, że łatwiej przez to ten. Może też przez to, że no, przed chwilą się dowiedzieliśmy o tym, że Kirumi, której ufaliśmy aż tak bardzo, że ona popełniła zabójstwo. No naprawdę. To jest okropne uczucie. I myślę, że ta, nie wiem, że to się nasiliło, że no tutaj mamy śmierć Ryomy, tutaj mamy to, tu mamy tamto i do tego jeszcze okazuje się, że Maki jest zabójczynią. To się wszystko nasila i no i już Nie wiadomo, już nie ufasz ludziom. Bo tyle na raz się dzieje. Bo tyle razy w tak małym czasie się, nie wiem, w sumie zawiodłeś na ludziach. Dobra, już spójrzmy na te wspomnienia, bo po tutaj wszyscy jesteśmy. Żeby wspomnienia ogarnąć, co nie? Dobra. Chciałabym poznać prawdziwy tutaj powód ostatecznego polowania. Dobra, też bym się chciał dowiedzieć więcej. Dobra, dalej. Przez chwilę Miu była aż tak strasznie blisko ekranu.
taki, nie wiem, kibopow był przez chwilę, nie? Wiadomo, o co chodzi. Okej. Musimy spróbować, dobra. Dalej, Shuichi. Dalej, Shuichi. Trochę się denerwuję. Nie ma co się denerwować. Musimy się dowiedzieć więcej. I musimy dotrzeć do prawdy. Więc co to mamy? Świat. Zniekształcony. Warped. To jest chyba zniekształcony. Okej. DNA, jakieś dane. Dobra. I co sobie przypomnieliśmy? Co? Byli tak młodzi, utalentowani. Jak to się mogło wydarzyć? Czekajcie, wszyscy nie żyją i tylko Shuichi. Ej, bo tu Shuichiego nie ma. A nie, jest! Dobra, jesteś ślepy, dosłownie przed nami. Wait, what? Ja to policzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16. 16, czyli są wszyscy. Nie wiem czemu, tak pomyślałem, że kogoś mi tutaj faktycznie brakuje. Ale nie, no jest 16, wszyscy są. I ktoś mówi, byli tak młodzi i utalentowani. Jak to się mogło wydarzyć? To wyglądało jak nieporozumienie, jak wypadek. Uciekali przed tą grupą. Czy to naprawdę był tylko wypadek? Nie mogę w to uwierzyć. Co? Co to było? Okej. Okej. To było mocne. Dlaczego widziałem własną trumnę? Ty też, Shuichi? No, wychodzi na to, że wszyscy nie żyjemy. Albo prawie nie żyjemy. Albo ktoś upozorował naszą śmierć. I nie wiem. Utrzymuje nas, bo niby jesteśmy w jakiejś symulacji czy coś, więc ktoś nas upolował, upozorował naszą śmierć. I podłączył nas do jakiejś symulacji, nie wiem. Na to by wychodziło, nie? Dlaczego patrzę na trumny wasze trumny i dlaczego jest tam moja trumna? O co tutaj chodzi? Może my już nie żyjemy? Niemożliwe. To jest głupie. Nie mogę nic poradzić, po prostu się śmiać. Ty, nie wiemy, czy to było, czy to były nasze trumny, czy w sensie, że... Bo to były te obrazki, nie? Może to był jakiś festiwal szkolny czy coś? Szkolny festiwal? Nie wydaje mi się, żeby tam później świeczki i kwiaty były. Jeśli trumny byłyby prawdziwe, niemożliwe, żebyśmy wciąż byli żywi. Prawda. No, może oni nie do końca są żywi. Jak mówię, może oni jakby są jakby półmartwi.
takiej jakby śpiączce i jej po prostu ich mózgi są podłączone do takiej symulacji, do tego komputera. Jak to się nazywało w Dangan dwójce? No, ale wiadomo o co chodzi, nie? O tą symulację. Może o tą symulację chodzi. I nie wiem, ale wychodzi na to, że to jest już naprawdę długo, długo po tym, po tych wszystkich wydarzeniach. No bo tam już są inni ludzie, już są, widać, że już rządy się rozbudowały i wszystko. I to by wychodziło na to, że już świat się ogarnął po tych wszystkich wydarzeniach, po Danganronpa jedynce, dwójce i po anime i po tym wszystkim, co już się tam wydarzyło, że już nadzieja zwyciężyła i świat się jakoś odrodził na nowo, już wszystko się jakby pozbierało. Może ludzie zapomnieli już o tym, może nie wiem, może rząd ukrył to, co się działo już kiedyś, tam wydarzyło się i ludzie już o tym nie pamiętają. Może by tak było, nie wiem, ale wychodziłoby na to, że Monokuma jakoś powrócił po tylu latach, bo naprawdę to nie mogły być 10 lat. Nie mogło być 10 lat, bo cały kraj się faktycznie odnowił, więc ile lat musiało minąć? 50? Przynajmniej? I po tym wszystkim Junko mogłaby wciąż istnieć? Albo Junko, albo ktokolwiek, kto pamięta o niej. Nie wiem. A może jej jej AI, bo wiadomo, w drugiej części ona była tam jako plik komputerowy. Prawdziwa już nie żyje dawno, więc może ten plik komputerowy wciąż jakoś gdzieś został zachowany, wciąż istnieje i dostał się znowu do symulacji, tym razem do tej. To jest już krok dalej, jeśli chodzi o fabułę tej gry. Nie wiem, czy trafiłem w jakiś sposób. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Na razie wątpię, żebym tutaj mówił co, jak będzie, bo naprawdę to jest trzeci chapter i mamy naprawdę mało informacji, jeśli chodzi o takie faktycznie o tą fabułę. I mnie zastanawia, dlaczego nie szukamy mistrza gry. Bo w pierwszym chapterze szukaliśmy mistrza gry, gdy Kaede żyła. Tak się bardzo fokusowaliśmy na tego mistrza gry, żeby tą zabójczą grę zakończyć. A teraz co? Nawet nie schodzimy do piwnicy. Nie wiem, to tajne przejście tam wciąż istnieje. I mistrz gry pewnie z niego korzysta. A my co? My nic. I nie wiadomo, kto jest mistrzem gry. Kto tutaj gra. W bambuko, nie? Kto tutaj jest. No, ty jesteś tutaj bardzo ten. No, ja bym bardzo go chciał podejrzewać, ale to było zbyt oczywiste. Zbyt oczywiste. Więc jak już, to bym podejrzewał kogoś. Dlaczego się rozczarował? Nie rozumiem. To było. Aha, że nie było nic o ostatecznym polowaniu. To było rozczarowanie. Aha, nie mówię o wspomnieniu. Mówię o was. Co? A, no, nic. Po prostu znów kłamie. Nie martw się. Chyba. Kłamstwo to było to, że on kłamie. No, to jest taki gościu.
najpierw coś powie, a później powie, ha, dobra, kłamałem. I to jest kłamstwo. To, że kłamał, to jest kłamstwo. Taki kłamca z niego. Okropny. Dobra, wychodziłoby na to, że tu się dzieje naprawdę jakiś dziwny shit się odwala. Ja nie wiem. Naprawdę niepokojące rzeczy tu się dzieją. O co chodzi właśnie z tymi trumnami? Że naprawdę wszyscy nie żyją. I mamy tutaj naprawdę wszystkich. No bo chyba nikogo nie brakuje. No wszyscy są. No Monokumy nie ma i Monomisiów, ale to jest akurat logiczne. To nie są uczniowie. Nie, no nie wiem. O, free time. Dobra, tego już nie robimy. W tym oto momencie sobie zakończymy odcinek. Naprawdę było dużo rzeczy do ogarnięcia. Dużo rzeczy się działo. Patrzcie, pierwszy ten. Trzeci chapter. O, to już ostatni slot. Halo? A czemu nie klikłem? Dobra, teraz zapisane. Pierwszy chapter już mamy wszystko, więc trzeba nadpisywać tym teraz. No cóż, tu mamy nasz przepiękny pokój. Dziwi mnie to, że nie mamy tutaj tych monokum, tu jest mało. W drugim chapterze tylko jednego znalazłem. Jednego smoka. I drugiego nie mam. Nie wiem, zobaczymy, ile znajdę w tym chapterze. Oni są tutaj naprawdę dobrze pochowani. Ja nie wiem też, ile ich jest. Czy ich jest z 5? Czy 6? Nie wiem. Jak na razie max, co znalazłem, to jest 2. To jest 2. To nie jest dużo. I na razie mam tylko 3 monokum, co znalazłem. Więc będę musiał się bardziej wysilić podczas free time'u, pochodzić i poszukać, bo naprawdę... Chociaż jeden monokuma był podczas rozprawy klasowej. Był podczas tego, jak prowadziłem samochodem. Więc może to był ten monokuma do zebrania. Myślę, że bardzo prawdopodobne to było. I mógłbym go wtedy tutaj mieć na półce. A go... No, nie zebrałem niestety. Więc będę szukać później. Znaczy, no na kolejnym odcinku myślę. Bo to będzie free time. I nie wiem, czy iść do kasyna jeszcze, czy nie. Bo faktycznie mamy jeszcze trochę... tutaj... Gdzie są te klucze? No, mam 2. 2 klucze. Więc... No. No tak. może być fajnie. Zobaczymy. Zrobimy free time w kolejnym odcinku i może jak położymy się spać, coś będzie. Kto wie. Niestety Kirumi już nie będzie, bo Kirumi też nie ma. Niestety... Kaedy też nie będzie. Ale może znajdzie, może ktoś fajny będzie. Nie wiem. Kogo my tu jeszcze mamy? Himiko raczej. Nie. Himiko nie. Maki już byłaby. To już by było fajnie. Tenko. Może być. Chociaż. Nie aż tak bardzo. Nie prosiłbym się, nie? Tsumugi, fajnie, z tego bym się ucieszył, no i Miu, Angie już była, Angie nie chcemy drugi raz,
No i Miu. Miu tak samo jak Tsumugi. Fajnie, fajnie. No, no nie powiem, że nie. Ucieszyłbym się z eventu z nią. No dobra, to by było na tyle. Dużo rzeczy się dzieje, dużo się dowiedzieliśmy w tym odcinku i myślę, że tak to zostawimy. Trzymajcie się. Cześć. Threshold of an